Elo, elo! Witam was w kolejnym Bloody Bloku, vlogu, co nie? A dzisiaj sobie troszkę powlogujemy. Ale zanim zaczniemy, przejdziemy do sedna. Muszę wam pokazać Paulinkę. Uwaga! Tu jest Pauliś! Cześć! No, Paulinko, co robisz? Szykuję się. Paulinka się szykuje. A gdzie dzisiaj jedziemy? Dzisiaj jedziemy do Warszawy. Siemanko, elo elo, jesteśmy już w trakcie drogi do Warszawy. Generalnie u nas jest taka tradycja z Paulinką, że my po prostu raz na jakiś czas musimy pojechać sobie do Warszawy tam i z powrotem. No i tak sobie dzisiaj pomyśleliśmy, kurczę, środa jest i tak sobie myślę, 3 godziny jazdy ponad autem i z powrotem, czyli razem 7 godzin. No, to przecież musi być to. To jest właśnie sposób, przyjemny sposób spędzania czasu, co nie? No, dlatego dzisiaj się wybieramy właśnie do Warszawy, żeby się przejechać, bo totalnie bez powodu robimy to, po prostu, żeby się przejechać. Paulinka uwielbia siedzieć w samochodzie na autostradzie jadąc, więc postanowiłem właśnie się z nią zabrać. I teraz opowiem wam anegdotkę, że bardziej o tak opowiem, bardziej w ten sposób. I teraz opowiem wam świetną anegdotkę, po prostu dzisiaj Paulince śnił się straszny sen, prawdziwy koszmar się śnił. Generalnie była taka akcja, może Paulinka to opowie, może ty chcesz to opowiedzieć? Nie, ja się wstydzę. Nie chcesz tego opowiedzieć, na pewno? W każdym razie śnił jej się straszny koszmar, że była sobie na stołówce i generalnie chciała zamówić, tam dostać jedzenie na tej stołówce. No a była taka laska, która tam jej nie do końca chciała dać jedzenie, tak w skrócie mega. I Paulinka powiedziała, że nie, to nie, poszła i było jej strasznie smutno, co nie, i obudziła się z krzykiem generalnie. To był strasznie najsmutniejszy sen, z płaczem się obudziła, najsmutniejszy sen, jaki człowiekowi mógł się przyśnić, po prostu istny koszmar, naprawdę, no ja sobie nie wyobrażam, co ja bym zrobił, gdyby się no taki sen. No smutno mi się zrobiło, dlatego się popłakałam, no. No właśnie, no i właśnie o tym mówię, opowiadam o tym widzę właśnie, że to było strasznie smutne, więc wasze sny to nic w porównaniu z tak smutnym snem. Nie dostała i była głodna, rozumiecie to? Kurczę, to takie smutne było, no, zasmuciłem aż się. Natomiast mi się śnił taki sen, że byłem znowu w podstawówce i jako jedyny nie zdałem tego egzaminu końcowego w podstawówce nie zdałem, jako jedyny, co nie? I tak smutno mi było też. Najgorzej. I tam jak mówili, że w ramach jakiegoś tam wsparcia czy czegoś tam, to dostanę pieniądze, ale ja im mówiłem, że nie chcę pieniędzy, bo ja chciałem zdać po prostu to, co nie? Ale ich to już nie obchodziło. No, generalnie też bardzo smutna historia. Widzicie, nam to smutne sny się śnią generalnie. No, to tak a propos anegdotki. Paulinko, chcesz coś powiedzieć jeszcze? Że miałam bardzo smutny sen. To był sen naprawdę. Obudziłam się z płaczem. No, słyszeliście? I popłakałam, bo płakałam w czasie snu. Nagle się obudziłam i płakałam dalej. No, to był najstraszniejszy koszmar, jaki Paulinka chyba w życiu miała. No, nie dostałam jedzenia. No, więc nigdy tak... Lepiej, żeby Paulinka, jak Paulinka nie dostanie jedzenia, to już nie jest taka miła i kochana, o nie. No. Ale dobrze, że był Paweł, nie? No, całe szczęście, że ja byłem w pobliżu, no i tam odprawiłem wszystkie szybkie egzorcyzmy i po robocie. To jest droga. No, możesz poopowiadać, Paulinka, o jakichś tutaj ciekawych rzeczach. Bo już skończyły mi się anegdotki na dziś, co nie? Szybko. No bo były na razie tylko dwie sytuacje, o których mogłem powiedzieć. Jak sobie krzywdę zrobisz, Paulis, to znowu będę mógł o czymś powiedzieć. To później. No. Jesteśmy już w połowie drogi do Warszawy. Już bardzo blisko, ale zanim... Szybko, Paulinka tam biegnie. Musiałem ją pokazać. A zapałem Paulinkę. Paulinka, dlaczego się zatrzymaliśmy po środku drodze do Warszawy, powiedz mi? Bo chciało nam się do łazienki. Nie, bo Paulince się chciało do łazienki. Ty też poszedłeś przy okazji. Przy okazji. A Paulinka była oto w tej łazience. Zapamiętajcie te miejsce charakterystyczne w tej łazience było. Tam jest wejście, co nie? Epicko to wygląda. A tam jest... Burger King. Niestety... Nie, my nie lubimy Burger King. Dokładnie, niestety nie Burger King, niestety nie McDonald's. Wszyscy wiedzą, że Paulinka, ja
uwielbiamy najbardziej, co uwielbiam najbardziej? McDonald's, a jeszcze bardziej lubimy, ja przynajmniej lubię KFC. KFC jest najlepsze. A Burger Kinga? Burger Kinga to nikt nie lubi. Niech napisze mi, czy ktoś lubi Burger Kinga, bo z tego co się orientuję, to większość osób nie lubi. To chyba nikt nie lubi. Ja nie znam w każdym razie takiej osoby, która lubi Burger Kinga. Jak pysznie jest Burger Kingu. Burger King to chyba dla jajza powstał, bo chyba tam nikt nie je generalnie. Nie przypominam sobie, czy żeby ktoś jadł Burger Kingu. Chyba ci, co tam pracują, co tam jedzą. Ale Burger King jest niedobry, nam nie smakuje. To jest nasze subiektywne zdanie, więc nie musicie się nami sugerować, ale nie znam osoby, która by tam jadła. Naprawdę, KFC najlepsze. Mac. I nuggetsy, i sos śmietanowy. A to jest Pauliś. Yeah. Pauliś. Yeah. No dobra, co Pauliś? Jedziemy dalej? Jedziemy dalej. Dobra, szybko do srebrzystego jaszcząpa. Wiecie co zrobiłem? Dzisiaj tankowałem i w końcu po, nie wiem, 4 latach od 5, od kiedy mam 6, od kiedy mam prawo jazdy, w końcu założyłem sobie kartę Payback. No cóż, przez te 6 lat pewnie bym trochę punktów nazbierał i mógłbym wymienić już sobie na mikser albo coś. Ale jakoś tak za każdym razem mówiłem, ma pan kartę Payback? Nie, nie mam, dziękuję. I w końcu założyłem. Ale tam to chyba trzeba długo zbierać, żeby mieć te punkty na mikser. Co nie? A to taka ciekawostka. Paulinka opowie wam, jak wygrała mikser. Jezu, nie, bo... Nie mikser, tylko mikser wygrałaś, co nie? No powiedz, jak wygrałaś mikser. To jest legendary historii. Nie, bo to było tak, że poszłam po prostu z babcią do Leclerca na zakupy. I sobie szłam i się spojrzałam na cenę paliwa. Wiecie, tak idziecie, sobie zerknijcie na coś i dalej idziecie. No i był akurat konkurs w Leclerku. No i tam trzeba było odgadnąć jakieś 4 cyfry. No i tam się zbiegła ludzie i babcia mówi, idź, to zawsze tam jakoś masz szczęście, to uda ci się wygrać. Mówi, nie bo się wstydzona, idź. No to poszłam, nie? No i tam coś tam, jakiś ziomek prowadzący krzyczy, że no wystarczy tam coś, jakieś cyfry tam podać, żeby otworzyć cały sejf, a w sejfie jest nagroda. No to tam ludzie krzyczą tam, 1000 coś tam, jakieś 6000 coś tam, on mówi. Poczekaj Paulinka, widzicie te dzieci? Dowiedziały się, że był tutaj sławny youtuber w tym kibelku, dlatego tu wszystkie idą. Jezu, one biegną. No bo dowiedziały się, że sławny youtuber jest. Jezu, ty cieszę, że ty nie stoisz teraz. No, ja cię kręcę, ale fart. Musiały się, pewnie dowiedziały się, że tu byłem, idą mnie poszukać. Uff, jak zwykle na granicy szczęścia. Dobra, Paulinka, dokończ historię. No, no tam ludzie krzyczą, że wyżej, niżej i nagle coś tam krzyknął 00, nie? Że początek, on tak i tam wszyscy 00 tyle, 00 tyle, 00 to, nie? No i w końcu ja krzyknęłam tam cenę paliwa tam, 0 coś tam i ten i on zgadza się, a ja tak patrzę, mówię naprawdę, nie? No i rzeczywiście, po prostu kodem do sejfu była po prostu cena paliwa. I Paulinka wygrała mikser. Krótko mówiąc, o co w tej historii chodzi, o to, że Paulinka ma pamięć absolutną, pamięta wszystko. Wystarczy, że na chwilę spojrzy na cenę paliwa, a cena paliwa była rozwiązaniem tego konkursu i można było wygrać mikser i od razu wygrywa. Tak więc pamięć absolutna, taka prawda. A teraz takie, ruszamy dalej. No kto normalnie idzie, zapamiętuje cenę paliwa? Tak no, czy prostu, siak, no. Na pewno zrobimy kiedyś unboxing miksera. A teraz, no to w drogę. No nie, znowu motocykliści. Jak nie samochody, to motocykliści. Zawsze ten problem, ale generalnie wydaje mi się, że właśnie zostaliśmy otoczeni przez gang groźnych motocyklistów. Ewentualnie te auto przed nami zostało opanowane przez gang groźnych motocyklistów. Jeżdżą po autostradach i napadają na bezbronnych kierowców. Mają harpuny i wszystko, co jest potrzebne do napadania. To są autostradowi piraci. Patrzcie, jaki gang tutaj ten śmiga. Gang nielegalnych motocyklistów. Myśleliście, że to legendy? A to półprawda. Patrzcie na to. Terroryzują te okolice. Tak. Ta część autostrady nie jest bezpieczna. Lepiej, żebyście nie zaszli im za skórę, bo to się bardzo źle dla nich skończy. O, dla ciebie w sensie. O, bardzo, bardzo źle. A ten pierwszy to ich przywódca. Wielki motocyklista. Dobra. Uciekliśmy o mały włos. Nie byliśmy widocznie zbyt podejrzani i nie zaatakowali nas. Tym razem nam się upiekło, ale następnym razem może nie być tak miło.
No tak, jak mówiłem, jesteśmy już w Warszawie. Pierwsze, co się robi po przyjeździe do Warszawy, to odwiedza się swoje ulubione miejsce. A my odwiedzimy Szpital Świętej Elżbiety. To jest nasze ulubione miejsce, które zawsze odwiedzamy po przyjeździe do Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj miałem operację dupy. Same dobre wspomnienia. Ledwo udało mi się tą operację przeżyć. No ale cóż, czasami tak bywa. Po zwiedzeniu szpitala, odwiedzeniu naszego ulubionego miejsca, tam gdzie miałem słynną operację dupy, razem z Paulinką poszliśmy na spacer po Warszawie. Ale tylko na chwilę, bo najważniejsza rzecz, którą odwiedzamy zawsze, kiedy przyjeżdżamy tutaj na tą chwilę, została już odwiedzona. A teraz idziemy, no nie wiem, jakąś ulicą idziemy. Idziemy... Stefana. Ulicą Stefana idziemy. Idziemy. I gdzie dojdziemy, tego nie wiemy. Tak czy siak, gdzieś tu zamierzamy zjeść. Krzysiu powiedział mi, że jest tutaj gdzieś bardzo taka dobra restauracja, która się nazywa... Jak ona się nazywa? Krzysiu, ten, Paulinko. Jak się nazywa ta restauracja? Duża Micha. Duża Micha się nazywa. Duża Micha się nazywa i Krzysiu powiedział... Paweł, Bladi, leć tam, kurczę, tam jest najlepsza restauracja w Warszawie, jeśli chodzi o jedzenie i ramen. Tu w lewo. No, widzicie, nawet nie znam Warszawy, ja wiem, gdzie iść, to nie? Intuicja. Co nie? No, tak czy siak. Ale generalnie to tak, czy w Warszawie jest warto coś zobaczyć? No, oprócz szpitala, gdzie miało się słynną operację dupy. No nic. To chyba nic ciekawego tu nie ma. Paulinka jest ciekawa. No, to teraz idziemy i idziemy. To gdzieś tutaj. Prawda, Pauliś? Tak, tu, Duża Micha. Jest. To chyba tutaj. Jest. Duża Micha. Chyba znaleźliśmy to miejsce. Smakuje, Pauliś? O, nie smakuje, Pauliś. No nie wierzę, kogo spotkaliśmy w Dużej Misie. To jest Duża Micha, czy jak to się nazywało? Duża Micha. Duża Micha. Nie wiem, czy wiecie, Duża Micha to ulubiona restauracja Mariki. Spędza tu większość dnia, jeśli może. Wszystko usiadłam z tej. Marika nie zamówiła nic, ale my zamówiliśmy jej ramen. No i to jesteśmy dobrzy. Przychodzę i już jedzenie czeka na mnie. Pewnie zastanawiacie się dlaczego. Dlatego, że nie ma pieniędzy? Może tak. Nie dlatego, że ją lubię. Nie da. No więc Marika, natomiast Paulinka jest biedna, ale ja mogę się z nią podzielić. Paulinka? Paulinka? Chociaż jedno, spróbuję. Paulinka nie będzie jeść. Próbowałam już to. On już mojej próbowała i nie smakowała. I po prostu od razu pikanda. Paulinka nie lubi takiego jedzenia. Paulinka je tylko McDonald's. Nie, no na nią czekam. Natomiast Marika je tylko tutaj. A to jest jej sok do popicia. To jest nie pluj do tego. To jest właśnie Marika. Marika się nie ogranicza. Co za szczęście, że już spotkaliśmy. Ale wiedzieliśmy, gdzie szukać. Swój ramen już zjadłem. A Marika? Jak to bijcie? Poczekaj, spójrzmy. Marika, no wiesz co? Darowanemu ramenowi do miski się nie zagląda. No. No nie tak. Jedz to szybciutko, bo Paulinka chce iść do... Do czego chcesz iść, Pauliś? Do Maka. Do Maka, Pauliś, chce iść. No właśnie. To co, nigdy McDonald's lepszy, tak? Tak. Jedz. Tak jak... Stawka, tu mam wodę. No, proszę, tu jest sok do popicia. Proszę, nalać ci. To nie. To jest drugi sok do popicia. W każdym razie, czyli jak oceniasz Dużą Michę, Mariko? Bo mówisz, że to twoja ulubiona restauracja, to prawda? Nie, we Wrocławiu lepsza. A teraz pewnie zastanawiacie się, kto to jest Marika. Marika to jest główna moderatorka, no oczywiście zaraz po Paulince. Główna moderatorka na piesełach, ale która niestety... Która się ostatnio nie udziela. Która ostatnio się urazy, się, która się strasznie rozleniwiła ostatnio. Szukałam twojej aktywności. Jestem cały czas, tylko się nie udziela. I po prostu... No właśnie, nie udziela się w ogóle Marika, ostatnio Marika też Marika. Znikła. Stwierdziła, że już no. Nikogo nie lubi. Więc wszyscy piszemy teraz w komentarzach, no Marika. Albo... Ja, a jak nie to, to możecie też pisać, jedz ten ramen Marika, to też będzie dobre. Takie rzeczy możecie pisać w komentarzach. Ty tu masz swoim wiedzą, co to jest ramen, bo pewnie nikt nie wie. Ramen? Ramen to... no nieważne.
zostańmy przy tym, że to taka zupa. Taki rosół trochę bogaty. To taka zupa, widzicie? No nie wygląda za ciekawie, więc jak coś, a jak jest główna zasada jedzenia? Jak coś nie wygląda, to też nie smakuje. Prawda? Taka są zasady. Musi coś wyglądać, żeby smakować. No. Czyli mówisz, że ile tu godzin dziennie spędzasz? 6 czy 8? Od razu wstaję już jestem. No dokładnie, całe życie. taka jest Marika. Jedz tu, jak to się nazywało? Jedz tu? Jak to było? Micha pełna. Oj, że pełna Micha. Jedz tu. Pełna Micha. Jedz. No, jak wyjdziemy z tej pełnej Michy, ocenimy ją. Ale będzie bardzo rygorystyczne ocenianie. A teraz popatrzmy jeszcze na Paulinkę. Pauli się jest bardzo głodna. Liczę to, co Putin powiedział. Za tę zupę dałbym Chicago, Paryż, Krym. No to nieźle powiedział Putin. Ale patrz, mi sens się sprawdził. Chłopaki się jeszcze rano obudziłam, spłaczę. No właśnie, był miał koszmar, Paulinka. Że nie dostała obiadu i to był najpiękniejszy, to było takie smutne. To było najsmutniejsze, co usłyszałem w życiu. Obudziłam się, spłaczę, a Paulinka, co się dzieje? Nie dasz mi obiadu. Nie, no nie uwierzycie, co Marika zrobiła. Nie zjadła całego ramenu i wychodzi. Co za wstyd. Zamykam to restaurację. Co za wstyd. Ja cię kręcę. Słyszycie, wielka Micha? To jest Marika. Wasza stała klientka i co? Bo dużo Micha, my jesteśmy. Zamykam i co? Tą restaurację. Zamykam. No. Nie zjadła wszystkiego. Strasznie mi smutno jest. Znaczy... Kroili mi tam nogę kanibala. Nie. No, strasznie mi tego smutno. No dobra, a teraz kiedy już zjechaliśmy trochę Marikę, musimy ocenić tę restaurację. Paulinka, jak oceniasz wielką Michę w Warszawie? Bo czy to jest dobra restauracja? Czy tak... na 10 jest niedobre jedzenie, wiem, sobie jest lepszy, jest nam lepszy. No dokładnie, no co tu dużo mówisz. No ta restauracja taka 2 na 10, zresztą widzieliście po Marice, no nie mogła tego zdzierżyć. To nie, ledwo przyjmowała ramen, który ciężkimi pieniędzmi zapłaciłem. Zapasuj, no, co nie? I no i co? A ona wybrzydza jeszcze, no niewiarygodne. No. Mówi o Marice. No bo mówię o Marice, no bo ty to w ogóle nawet ten. Ty to w ogóle nie zjadłaś. Ale dotknęła to mnie z chyba. No ale dotknęła, to prawda. Ja natomiast jadłem, no bo ja jak mówię, do darowanemu jedzeniu się do miski nie zaglądaj się, ja po prostu. Ja zadam wszystko generalnie. To co, gdzie tam Akasia idzie? O nie! Patrzcie, ej, pokażę wam taki bardzo mało popularny budynek w Warszawie. Generalnie, nie wiem, i tutaj... Trzyma wieża. Ale zanim opowiem wam o tym budynku, to Marika zaraz powie anegdotkę. Anegdotkę zaraz Marika powie, ale najpierw pokażę wam. O, tam jest. Widzicie? To ten mało popularny budynek. Tam na górze. Ten taki tam. Widzisz? Ten taki duży tutaj. O. Dobra, a teraz Marika opowie nam anegdotkę o tym małym budynku. Wiecie, że kiedyś był biały? Dokładnie, a od brudu się obrudził, no. I teraz... Piasta Warszawa, no. No bo Warszawa, jak wiecie, słynie z brudu. No i tak właśnie jest tutaj też, co nie? No. Dokładnie, oczywiście. No nie jest do... wiadomo, że z brudu słynie, ale i smog większy jest w Krakowie, bo tam smog. Bo tam smog lata nad miastem. No ludzie uciekają. No. Dobra. Cięcie. Marika zabrała nas do swojej drugiej ulubionej restauracji. Jako, że jesteśmy w gościach, zabrała nas do jednej ze swoich znanych, wykwintnych warszawskich restauracji. Bo chcecie, żebyście zgarnęli ponad 7. No, Marika uwielbia jeść w McDonaldzie. Oprócz pełna Micha, duża Micha, jej drugą ulubioną restauracją jest McDonald. Jada tu codziennie, zaraz po tym, jak wyjdzie z dużej Michy. No, tam śniadanie, a tu obiad. Tutaj. A co tu jest napisane? Zagraj o ponad 500 groszy? 500 nagród. A! 500 nagród. No, to by tam. A tutaj jest Paulinka. Popatrzmy teraz na Paulinkę, jak je. Nuggetsy. Patrzcie na to. Zamacza sobie w pysznym sosie śmietanowym, po czym pomału wkłada do ust i je. Jeszcze dmucha, żeby było gorące. Bo gorące było. No. To jest Pauliś. A już, o, no, teraz widzimy, jak Paweł je. Panie się je? No, super zabawa. Polecam, poczęstuj się, no, te nuggetsy. Marice, wzięliśmy sos barbecue, bo lubi i nie chce zjeść. No, no to, nie wiem, czy wiecie, Marika ma bardzo znany kanał na YouTube. Jak się nazywa? Tak, jak się nazywa? Marika Gaming. To jest... Zrobiłem się dwa filmiki, czego o zero gier.
No dobra, to Marika Vlogs. No i ważne, jak o ile ją znajdę, to gdzieś tutaj pojawi się link, karta, wbijacie na śmieszny kanał. Marika na pewno się ucieszy. No. Już się cieszy. Oczywiście nie zapomnijcie też wbić na mojego Instagrama i na Instagrama Paulinki. No. Paulinka zbiera, Paulinka zbiera ten, jak to się nazywa, followersów. No, bo jak to się mówi, więcej followersów, większy respekt. Radnę wam kseczkę. O, zobaczcie tego smarśluszka. Mogę twoją wyzwać? Wyszliśmy właśnie z McDonalda. Teraz taka krótka anegdotka. Generalnie tak. Minusy bycia w McDonaldzie. No chyba największy minus to jest to, że istnieje coś takiego oferta śniadaniowa. Nie ma osoby na świecie, która lubiłaby ofertę śniadaniową w McDonaldzie. Prawda, Marika? No, jeżeli ktoś lubi, to ja was nie rozumiem. Wy jesteście dziwni. Dokładnie. Paulinko, lubisz ofertę śniadaniową? Nikt nie lubi. To jest po prostu coś, co zrobili na zasadzie, ej Zbyszek, co zrobić, żeby spierdolić taką dobrą markę i zniechęcić ludzi do tej fajnej restauracji. Już wiem, zrobimy coś naprawdę chujowego. Oferta śniadaniowa. To jebnie. Bez możliwości kupienia normalnego jedzenia. O chuj, to będzie zajebiste, ludzie nas nienawidzą. No i tak właśnie zrobili, jak powiedzieli, tak zrobili, co nie. Jak zmniejszyć sprzedaż i klientów, co nie, poradnik by McDonald's. Drugi bardzo duży minus to to, że jak mają śmieci, to tam nie można całej tacki. Nie, chodźcie prosto, bo tu tam mamy parking zaraz. Tam idziemy do auta. Drugi największy minus, że jak chcemy wyrzucić śmieci, to jest podział na papier, plastik i inne. Parastik, nie mów tego, bo czemu? Ale to nie chodzi o to niedbanie, tylko chodzi o to, że w KFC jest mieszane i tutaj też powinny być mieszane i powinna być jedna, że tylko cackę przechylasz, a nie, że musisz tutaj rękoma wszystko wrzucać. Tak, no. Dzisiaj segregujcie śmieci. No dokładnie. No to jak widzicie, no dwa duże minusy, co nie, z czego pierwszy jest gorszy. No cóż, no Marika, no nie powiem, to no, najlepsza restauracja, do jakiej nas nie zabrałaś, to nie była. No. Ze wszystkich restauracji w Warszawie Marika wybrała to. Idziemy na chwilę do samochodu, bo w Paulince jest mega zimno. Mega zimno jest. To jest oficjalne pożegnanie się z Mariką. Generalnie widzieliśmy wszystkie najważniejsze rzeczy, jakie można w Warszawie zobaczyć. Marika nas zaprowadziła, czyli... Wszystkie, czyli Duża Micha i McDonald's. Dwie najważniejsze rzeczy w rankingu Mariki zostały przez nas zobaczone. Paulinka, jak Ci się podoba Warszawa w jednodniowym, szybkim zwiedzaniu tam i z powrotem? Było super. Wrócę do tego McDonald'u, co Marika mówi. Paulince się mega podoba. A Marice, jak Ci się podobało prowadzenie nas? Mogło być lepiej. Było super? Było super. No, to się cieszymy. Dobra, Paulinka, szybko! Do srebrzystego jaszcząpa! Szybko, żegnaj, machaj do nas! Tak jak w familiarze. Zastanowię się nad tym. Elo!